jest napisane, lęk przed ludźmi nastawia na człowieka siła. Jak tylko boisz się, zaczynasz bać się drugiego człowieka, sytuacji związanej z drugim człowiekiem, czegokolwiek, co w drugim człowieku może ci zagrażać. Bez względu na to, czy w sposób pośredni, czy bezpośredni, natychmiast przychodzą demony. Zaraz. I zaczynają cię pętać. Lęk przed człowiekiem zakłada siła. Jeżeli obawiasz się, że człowiek nie sprosta czemuś, który jest człowiek, który w twoim życiu zaistniał, że w jakiś sposób zawiedzie, to jest to samo. Boisz się. Lęk jest jak zapach, na który reaguje szatan. On reaguje na lęk. Rozumiecie? Jak się boisz, on to wyczuwa. Gdy boisz się człowieka, demony to wyczuwają. One to czują. Boisz się być zawiedziony, zostawiony, opuszczony. Mówisz, jak sobie poradzę. Jak to będzie, kiedy stracę tą pracę. Jak to będzie, kiedy stracę tą relację. Co to będzie? To wszystko jest lęk przed człowiekiem. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła. Lecz kto ufa Jahwe, ten jest bezpieczny. Co on mówi tutaj? Kto ufa Jahwe, ten jest bezpieczny. Bezpieczeństwo jest w zaufaniu Bogu. Wiecie, to brzmi jak frazes. My takich rzeczy słyszymy w swojej głowie każdego dnia masę. Ufaj Bogu, ufaj Bogu. Tylko tutaj w tych wersetach jest to przeciwstawione lękowi przed człowiekiem. Posłuchaj, realne zaufanie wobec Boga niweluje lęk przed człowiekiem. Jeżeli mówisz, ufam Bogu, a nadal boisz się człowieka, to znaczy, że nie ufasz Bogu. Tylko tak powiedziałeś. Ale nie ma tam żadnej mocy. Na tym nie ma mocy. Nie ma mocy. A cóż nam po słowie, jeśli nie ma mocy? Królestwo Boże nie zasadza się na słowie. Królestwo Boże zasadza się na mocy. Ono nie zasadza się na słowie. Jeżeli mówisz, ufam Bogu, to za tym musi iść potencjał mocy, który wyzwoli cię spod lęku przed człowiekiem. Lepiej, żeby ci zarzucali arogancję. Lepiej, żeby ci zarzucali chamstwo. Lepiej, żeby mówili, że jesteś osobą aspołeczną, niż żeby powiedzieli, boję się drugiego człowieka. Nigdy nikogo się nie bój. Bo żaden człowiek nie jest w ogóle straszny. Żaden człowiek nie jest straszny. Rozumiesz to? Jak będziesz gdzieś się modlił, to rzuć pod stopy każdy lęk przed człowiekiem. Każdy lęk i powiedz, Boże, ja ufam Tobie. Bez względu na to, co się dzieje wokół mnie. Bez względu na to, ile ludzi zawodzi. Bez względu na to, ile ludzi mnie zostawia. Bez względu na to, ile rzeczy nie wychodzi w moim życiu z uwagi na innych ludzi. Ja ufam Tobie. Ty jesteś moim Bogiem. Ty jesteś tym, który mnie zbawił. Ty jesteś tym, który mnie stworzył. Ty jesteś tym, który mnie ugruntował w sobie. Uwielbiamy Ciebie, wielki Boże. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Który powiedziałeś, że sprawiedliwy Twój. Z wiary żyć będzie.
jeszcze raz. Szoma katala na to nie jest uwielbienie.
słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwała dodaj, cały Kościół wielbi Cię, zakochana rzecz. Chwała dodaj, słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Yeah.
drugą osobą. Muszę teraz sam. Oh.
było przebudzenie. I z tego miejsca wyszło bardzo dużo realnych służb na cały świat. Spotykali się tam ludzie, głodni Boga, skoncentrowali się na przebudzeniu, odłożyli wszystkie inne projekty i skoncentrowali się na modlitwie i na szukaniu Boga. Ale kiedy to miejsce urosło do dużych wymiarów, to namaszczenie, które było dla nich bardzo dużym błogosławieństwem, stało się dla nich kamieniem potknięcia. Człowiek, którego służba została wyniesiona z owego miejsca, kiedy kiedyś przyszedł na to spotkanie i jego życie było już podniesione, był ładnie ubrany, jeździł dobrym samochodem. Kiedy usługujący modlił się o niego, to pomazał jego garnitur olejem i on go podał do sądu. To samo namaszczenie, które podniosło jego życie do tego, aby prezentować po kontynentach imię Jezus. To samo namaszczenie stało się dla niego kamieniem potknięcia. Został błaszczony tym. Rozumiecie? Ubrał się w religijne szaty. Przyodział się w splendor. Przyodział się w chwałę. I runął jak długi. W Słowie Bożym czytamy mnóstwo takich rzeczy, że ludzie, spełniając religijne obrzędy, padali martwi. Wejrzyj dzisiaj w siebie. Tak wejrzał w siebie syn marnotrawny. Będę o tym być musiał. O pokucie. To namaszczenie, które płynie z tego domu, musi być właściwie zrozumiane i właściwie użyte. Inaczej stanie się kamieniem utknięcia. Szukuloma Santa Rabasa. Unomu kolorona mama mama masuloroma Santa Rabasa Santa Rabasa Soro. Oh,
chwalę Jezus Twy. O Jezus i mój Pan. Oh.
Ciebie tu w niebiosach, w Twoim sercu jest Twój głos. Sięgnij wiarą, Tobą siłę i tą dobrocią. Gdy się moi aniołowie wiarą w Tobie, na tym Tobie przytuleni, zjednoczeni, bo wieczność. Czarta rozsławiła mnie.
Yeah.
starta, gwiazdą z czarta, głos zabiwa mnie. Jestem dumny z ciebie miła, w tobie Jezu, moja siła. Przytulę i zjednoczeni, powiesz Boży. Przez okna szyb.